Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Artykułów do Słuchania, czyli cyklu, w którym czytam dla Ciebie najciekawsze artykuły zamieszczone na mojej stronie internetowej gabinetodzaplecza.pl. Zanim przejdziemy do artykułu, szybka prośba o łapkę w górę i o subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, bo większość osób, które oglądają film, niestety nie subskrybuje, a to jest bardzo duży błąd. Okej, przejdźmy do artykułu. Tytuł: Jak zaplanować dochodowy rok w salonie beauty? Pokażę Ci krok po kroku. Wstęp. Najwyższa pora na zaplanowanie roku w Twoim salonie beauty. Jeśli spodziewasz się ogólników, to na pewno Cię zaskoczę. W tym artykule otrzymasz bardzo konkretną instrukcję, jak zaplanować kolejny rok tak, żeby to właśnie ten rok okazał się przełomowy dla Twojego gabinetu. Krok po kroku zaplanujemy wspólnie, co musisz zrobić, aby zarabiać więcej niż dotychczas. Co ważne, piszę w oparciu o własne doświadczenia, które zdobywałam latami pracy z gabinetami i firmami kosmetycznymi, a także rozwijając i promując swojego bloga Gabinet od Zaplecza. Jeszcze jedna istotna uwaga. Artykuł jest, jak sama nazwa wskazuje, do słuchania, ale akurat w tym przypadku warto czasami zerknąć na ekran, bo do artykułu dodałam dużo fajnych grafik z przykładami, więc jeśli masz taką możliwość, to na pewno Twój odbiór będzie jeszcze ciekawszy, dowiesz się więcej, wyciągniesz więcej, także warto czasami sobie popatrzeć. Krok pierwszy. Od czego zacząć planowanie roku w gabinecie kosmetycznym? Warto zacząć od wypisania, co masz zamiar osiągnąć w tym roku. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Ja przytoczę trzy takie przykłady. Przykład pierwszy. Oczekiwane zyski. Zanotuj, ile więcej chciałabyś zarabiać, na przykład w skali miesiąca. Jeśli będzie to 1000 zł, to w dalszej kolejności powinnaś zastanowić się, ile klientek potrzebujesz pozyskać lub ile zabiegów więcej sprzedać, aby uzyskać właśnie taką kwotę. Oczywiście należy tutaj uwzględnić ceny zabiegów, ich koszty, a także ogólne koszty całej działalności. Możesz przyjąć na przykład, że te 1000 zł to Twój dodatkowy zysk już po odjęciu wszystkich kosztów. Bo nie wszystko, co trafia do Twojej kasy, jest Twoim zyskiem. Załóżmy więc, że potrzebujesz 10 nowych klientek lub 10 sprzedanych zabiegów. I to będzie Twój comiesięczny cel. Drugim przykładem takiego celu jest rozwój i modyfikacja oferty. Chcesz odświeżyć ofertę, zaktualizować ceny, wprowadzić nowe zabiegi, a może wybrać się na szkolenie? Zanotuj sobie wszystkie dodatkowe plany, które chciałabyś zrealizować w nadchodzącym roku. Wszystkie większe rzeczy, które wymagają nieco większego przygotowania, rozpisania sobie na jakieś mniejsze zadania, rzeczy, które chciałabyś zrealizować właśnie w nadchodzącym roku, a które nie są bezpośrednio związane z zyskami z zabiegów czy z marketingiem. Przykład trzeci odnosi się do poprawiania różnych rzeczy, które w Twoim salonie nie działają. Jeśli czytałaś mój artykuł na temat podsumowania roku w gabinecie kosmetycznym, no to wiesz już, jakie rzeczy powinnaś w przyszłym roku poprawić. Zastosowałaś się zapewne do wszystkich moich wskazówek, więc masz gotową listę zmian do wprowadzenia w nowym roku. Jeśli nie, koniecznie wróć do tego materiału, bo to bardzo ważne, żeby wyciągać wnioski z naszej dotychczasowej pracy, zarówno z sukcesów, jak i z porażek. Artykuł znajdziesz oczywiście na moim blogu gabinetodzaplecza.pl oraz tutaj na YouTube, ponieważ również przeczytałam go dla Ciebie i jest to czwarty odcinek artykułów do słuchania. Postaram się go tutaj przypiąć, ale oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego filmu. Masz już listę swoich celów i planów na kolejny rok. Jak to wszystko rozpisać w czasie? Krok drugi. Planowanie roku w gabinecie kosmetycznym. Aby nasze plany miały większą szansę na realizację, trzeba je zapisać. To bardzo ważne. Często nam się wydaje, że to, co mamy w głowie, możemy w łatwy sposób odtworzyć, możemy zrealizować wszystkie te rzeczy, o których myślimy, ale w rzeczywistości jest trochę inaczej. Nasz mózg ma tendencję do pomijania różnych spraw, w natłoku obowiązków po prostu zapominamy, a jeśli wszystko zapiszemy wraz z konkretnym terminem realizacji, to będzie nam znacznie lepiej trzymać się tego raz przyjętego planu. Potrzebujesz więc jakiegoś narzędzia. Może to być narzędzie internetowe, może to być zwykły papierowy kalendarz. A jeśli chcesz wersję pro, to polecam Ci serdecznie mój planer dla menadżera salonu beauty na 2024 rok, w którym jest mnóstwo gotowych szablonów, pytań, przykładów i na pewno będzie Ci znacznie łatwiej. Link do planera oczywiście też znajdziesz w opisie do tego filmu. Zanim zaczniesz szczegółowo rozpisywać ustalone wcześniej cele, warto zacząć od zaplanowania sobie wolnego. Wpisz wszystkie swoje urlopy, swoje i pracowników oraz dni, w których po prostu będziesz zamykać gabinet, będziesz nieobecna. Mogą to być dni dotyczące szkoleń, wyjazdów, targów lub wszelkie inne rzeczy, które są związane z Twoimi prywatnymi sprawami.
Po zaplanowaniu wolnego podziel swój rok na okresy. Mogą to być miesiące lub kwartały. Ja większe akcje planuję kwartalnie, dzięki temu mam aż 3 miesiące. Jeden na przykład na przygotowanie materiałów, załóżmy, że nowego e-booka, drugi na przygotowanie całej akcji promocyjnej, choćby artykułów takich jak ten, i trzeci na realizację kampanii, czyli krótko mówiąc, sprzedaż. Oczywiście w praktyce zawsze zdarzają się jakieś opóźnienia, ale trzymając się takiego sposobu planowania, mamy wystarczająco dużo czasu, żeby te drobne opóźnienia nie posypały nam całego planu. Jak przełożyć to na planowanie kampanii reklamowej gabinetu? Załóżmy, że wprowadzasz nowy zabieg. Pierwszy miesiąc to wybór i zakup sprzętu, szkolenia, testy. Drugi miesiąc to przygotowanie kampanii reklamowej, ulotki, teksty na stronę internetową, posty, relacje, rolki, artykuły promujące itd. Trzeci miesiąc to sprzedaż zabiegu, czyli najprościej mówiąc, realizacja tego, co przygotowałaś w poprzednim miesiącu. Owszem, można drugi i trzeci miesiąc połączyć w jeden, ale mało który właściciel gabinetu może sobie pozwolić na poświęcenie kilku godzin dziennie na działania reklamowe. Jeśli jednocześnie, tak jak większość właścicielek, wykonujesz zabiegi, to 3 miesiące są idealnym czasem, w którym na spokojnie się ze wszystkim wyrobisz. Mniejsze promocje sama planuję w okresach miesięcznych i Ciebie również do tego zachęcam. Czyli na przykład oprócz intensywnej promocji nowego zabiegu, który ma Ci przynieść te 1000 zł, o których mówimy na początku, robisz mniejsze akcje, na przykład sprzedaż voucherów na Dzień Chłopaka. Takie akcje można już na spokojnie przygotować w kolejnym miesiącu. Właśnie taki system planowania wykorzystałam w moim planerze na 2024 rok, o którym Ci już wspominałam, więc jeśli to Cię ciekawi, to zachęcam Cię gorąco do obejrzenia filmu, w którym pokazuję krok po kroku, jak wygląda proces planowania w planerze. Ok, jedziemy dalej. Pora na wypisanie pomysłów na takie duże kampanie promocyjne, które będziemy realizować, no powiedzmy, te 3 miesiące. Jeśli chcesz wprowadzić nowy zabieg, sprawa jest oczywista. Jeśli nie, możesz pójść tropem sezonowym i na każdy kwartał zaplanować jedną akcję, na przykład jesień na promocję peelingów chemicznych. Zapisz to sobie w swoim kalendarzu lub planerze. Wróćmy do naszego przykładu z 1000 zł. To oczywiście tylko przykład, kwotę przecież ustalasz sama. Jeśli zyski z Twojego gabinetu mają wzrosnąć o 1000 zł miesięcznie, to taka realizowana przez 3 miesiące kampania powinna przynieść nam około 3000 zł zysku. No bo ten zysk musimy podzielić też na ten czas, w którym nie będziemy zarabiać, ale w którym będziemy się przygotowywać. Co z tymi mniejszymi działaniami reklamowymi? Możesz po prostu potraktować jako coś poza planem. Twoja aktywność z pewnością będzie większa niż tylko ta jedna promocja, na przykład nowego zabiegu czy jesienna promocja peelingów. Ale zakładając właśnie w ten sposób, robisz sobie bufor bezpieczeństwa na wypadek, gdyby w tej głównej akcji coś poszło nie tak. Wtedy będziesz mogła zarobić nieco pieniędzy na tych mniejszych działaniach i Twój budżet nadal się będzie spinał. Na grafice rozpisałam tutaj taki przykład, który postaram Ci się opowiedzieć. Ustaliłyśmy na przykład, że z naszej głównej kampanii reklamowej mamy mieć 3000 zysku, a przy okazji z tych mniejszych działań reklamowych 1000 zł zysku. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, jesteś 4000 zł na plusie, więc efekt jest większy niż pierwotnie założyłaś. To oznacza, że dostałaś w bonusie dodatkowy 1000. Fajnie, prawda? A co jeśli pójdzie gorzej niż zakładałaś? Na przykład zysk z głównej kampanii reklamowej wyniesie 2500 zł, a zysk z mniejszych działań 500 zł. Masz w sumie 3000 zł, czyli tyle, ile planowałaś w tym pierwotnym scenariuszu. Nie masz bonusowego 1000, ale nie jesteś też stratna. Masz swoje 3000. A co jeśli pójdzie lepiej niż zakładałaś? W najlepszym scenariuszu zysk z kampanii głównej wynosi 4000 zł, a zysk z mniejszych działań reklamowych 1500 zł. Jesteś aż 5000 zł na plusie, więc 2000 masz w bonusie. W każdej z omówionych wersji osiągnęłaś zakładany rezultat, a w niektórych nawet znacznie więcej. Właśnie dlatego lepiej czasami nie wliczać drobniejszych dochodów do swoich prognoz. Dzięki temu mamy większe szanse na zrealizowanie naszego głównego celu. To takie małe oszustwo, ale czasami pomaga dopiąć budżet, jeśli sprawy pójdą gorzej niż zakładałyśmy. Już wiesz, ile musisz zarobić, wiesz również, wokół jakiego tematu będzie się koncentrowała główna akcja promocyjna na dany kwartał. Na tym na razie się zatrzymamy, bo dziś planujemy zbiorczo cały rok. Siłą rzeczy będą to ramowe plany. Mam dla Ciebie jednak pewną wskazówkę dotyczącą szczegółowego planowania kolejnych dni i tygodni w kolejnych miesiącach.
Planując konkretne tygodnie, większe zadania dziel na mniejsze, możliwe do realizacji w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Wpisuj plany na konkretny dzień do kalendarza tak, aby mieć bufor bezpieczeństwa na ewentualne nieprzewidziane sytuacje. Jeśli masz na przykład 5 rzeczy do zrobienia i każde z tych zadań zajmie 15 minut, wpisz po jednym zadaniu na poszczególne dni tygodnia. Dlaczego tak, a nie na przykład po 5 zadań na jeden dzień? Przecież wtedy można by było zrobić znacznie więcej. No niekoniecznie. Jeśli w poniedziałek zabraknie Ci czasu, bo pojawi się nieplanowana klientka, we wtorek zrobisz 2 15-minutowe zadania. Takie opóźnienie można łatwo nadrobić. Jeśli jednak na poniedziałek zaplanujesz 5 zadań, które będą trwały 15 minut i nie zdążysz ich wykonać, to we wtorek będziesz miała do zrobienia już 10 rzeczy, w sumie aż 150 minut. 5 z poniedziałku i kolejne 5 z wtorku. To prosta droga do porzucenia planów przy pierwszych drobnych komplikacjach, a tego chcemy uniknąć. Lepiej zaplanować mniej i zrealizować, niż zaplanować za dużo i nie zrobić nic. Ok, wróćmy do planowania całego roku. Na początku artykułu wspomniałam o 3 przykładach. Pierwszy dotyczył celu finansowego, tych 1000 zł, to już sobie dokładnie omówiłyśmy, ale mówiłam również o tym, że warto zaplanować zadania z innych dziedzin, wprowadzić właśnie jakieś zmiany w salonie. Mogą to być zmiany związane z tym, co na przykład u nas nie działa, a co sobie wynotowałyśmy w tym naszym podsumowaniu ostatniego roku. Warto sobie wrócić do tych naszych notatek z początku artykułu i skorzystać z poniższych podpowiedzi. Co zaplanować już na początku roku? Na przykład drobny remont. Drobny, bo większy zupełnie zdezorganizuje Twoją pracę, a to wymagałoby sporej rewolucji w planowaniu. Zmianę wystroju lokalu, zmianę cen zabiegów, szkolenia Twoje i pracowników, wyjazdy na konferencje, wdrożenie nowych procedur obsługi klienta, modyfikacje oferty, jej odświeżenie. Może będziesz chciała przyjąć nowego pracownika, może będziesz musiała go wdrożyć, może przeprowadzić rekrutację. Wszystko tak naprawdę, co sobie gdzieś tam kiedyś wynotowałaś, warto przefiltrować przez swoje aktualne możliwości i ewentualnie, jeśli uznasz to za stosowne, umieścić w planie na najbliższy rok. Pamiętaj jednak, żeby nie planować 2 mocno absorbujących projektów na 1 miesiąc. Jeśli masz zamiar normalnie pracować i dodatkowo reklamować się zgodnie z tym, co wcześniej omówiłyśmy, to realizacja więcej niż jednego dużego projektu może być kłopotliwa. Nie planuj również absolutnie każdego dnia. Musisz mieć bufor czasowy na wypadek, gdyby wystąpiły jakieś opóźnienia. Najrozsądniej jest planować około 60% czasu, a pozostałe 40% czasu zostawić na nieprzewidziane okoliczności i drobne bieżące sprawy, które wypłyną po prostu w trakcie pracy, w trakcie roku. Oczywiście mówimy tu o czasie, który zostanie Ci po wykonaniu zabiegów, czyli po pracy z klientkami. Warto pamiętać, że czasami pomiędzy klientkami mamy również sporo czasu, który można zaplanować, więc ten czas również będzie się wliczał do tych naszych 60% albo 40%. Zależy od tego, czy postanowisz wykorzystać go na konkretne zadania, czy może właśnie postanowisz sobie zrobić taki bufor czasowy. Ile powinno być tego 60%? No to oczywiście będzie w przypadku każdego gabinetu inne. Są gabinety z większym, z mniejszym obłożeniem grafiku, są takie, które mają menadżera na pełen etat i takie, w którym wszystkimi zajmuje się właściciel. Właściciele też pracują różnie, inni wykonują wszystkie zabiegi, inni pracują tylko kilka godzin dziennie, więc to zależy od naszej indywidualnej sytuacji. Jeśli masz problem z tym swoim czasem pracy, z jego monitorowaniem, to warto sobie po prostu przez jakiś tydzień wypisywać, co dokładnie robisz, kiedy, o której godzinie, kiedy masz klientki, kiedy masz dni wolne, zliczyć to wszystko i wtedy dowiesz się mniej więcej, jakim czasem dysponujesz właśnie na takie różne dodatkowe działania. Jeśli pracujesz sama lub masz tylko jednego pracownika i na nic nie masz czasu, warto ustalić sobie kilka priorytetów. Zastanów się, na czym zależy Ci najbardziej. Czy chcesz pracować tak jak dotychczas, ale zarabiać więcej? Czy zarabiać tak jak dotychczas, ale pracować mniej? Czy rozwinąć salon, zatrudnić nowe osoby, a może otworzyć kolejny salon lub nawet całą sieć? Pamiętaj, że nie ma mowy o rozwoju, jeśli nie masz na niego czasu. Warto poszukać rzeczy, które możesz zlecić, zmniejszyć koszty, zweryfikować cenę zabiegów. O takich sprawach piszę w wielu innych artykułach i e-bookach. Tutaj chciałam jedynie zasygnalizować, że planowanie jest dla każdego na miarę jego potrzeb i możliwości. W
W całym procesie planowania warto uwzględnić także różne drobne, ale ważne terminy, na przykład termin opłacania składek ZUS, podatków czy innych rachunków. Nie zapomnij też o ważnych sprawach, które może nie walą się na głowę, nie są super skomplikowane, nie mają konkretnego terminu, ale warto je uwzględnić w swoim grafiku, na przykład regularne spotkania z pracownikami, robienie zamówień, sprzątanie gabinetu, przeglądy sprzętu itd. Warto również zanotować, kiedy Twoi pracownicy mają urodziny. Zrób im jakąś miłą niespodziankę. Twój kalendarz lub planer powinien być już w tej chwili całkiem solidnie uzupełniony. Przynajmniej na tym wstępnym etapie planowania. Okej, wiem, że pewnie nie uzupełniałaś ze mną na bieżąco, ale zachęcam Cię gorąco, żebyś wróciła do tego artykułu i potraktowała go właśnie jako gotową instrukcję krok po kroku, którą wykonasz w wolniejszej chwili. To naprawdę proste, o ile wygospodarujemy sobie wolną godzinę lub dwie i wtedy w 100% skoncentrujemy się na zrobieniu planów na nadchodzący rok. To ogromne ułatwienie i świetna mobilizacja. Nie bez znaczenia jest również poczucie spokoju i kontroli nad sytuacją, które zyskasz posiadając konkretne plany na nowy rok. Wiesz dokładnie co, kiedy powinnaś zrobić, aby osiągnąć zakładane cele. Krok trzeci. Działamy! Co zrobić, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem? Pamiętaj, że Twoje plany mogą ulec zmianie. To nic złego. Być może zastanawiasz się teraz, czy w takim razie jest sens planować? Oczywiście, że jest. Plan to drogowskaz, który pokazuje Ci, w jakim kierunku powinnaś podążać. Może się zdarzyć, że na Twojej drodze stanie coś, czego nie dało się przewidzieć. Co w takiej sytuacji? Trzeba zmodyfikować swoje plany tak, żeby nadal zmierzać do wyznaczonego wcześniej lub delikatnie zmodyfikowanego celu. Droga może się odrobinę zmienić, ale droga to tylko środek do osiągnięcia tego, co sobie zaplanowałaś. Kluczowa jest właśnie realizacja wyznaczonych celów. To zupełnie normalne, że plany się zmieniają. Między innymi właśnie dlatego mój planer otrzymujesz w pliku do wydruku. Jeśli coś się zmieni, możesz sobie po prostu ponownie wydrukować wybraną stronę i nanieść poprawki. Zmiany są nieodłączną częścią naszej pracy, życia i w ogóle wszystkiego. Warto jednak mieć koncepcję tego, jak chcemy kształtować naszą przyszłość, bo inaczej będzie nam ciężko zrobić cokolwiek od początku do końca i uzyskać zakładany rezultat. Praktycznie wszyscy ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie, mówią, że kluczem do tego sukcesu było wytyczenie sobie celu i konsekwentne dążenie do niego. Planowanie jest nieodłącznym elementem tego procesu. No bo jak masz osiągnąć coś, czego nawet nie nazwałaś i nie określiłaś? Chcesz zaplanować naprawdę dochodowy rok w Twoim salonie, korzystając z mojego planera? Na YouTube, jak również na mojej stronie internetowej, postaram się tutaj podpiąć, znajdziesz film, w którym pokazuję, jak planer wygląda w środku i jak przebiega cały proces planowania. Link zarówno do filmu, jak i do planera również znajdziesz w opisie. Oprócz tego artykułu przygotowałam jeszcze jeden artykuł o planowaniu roku. On na blogu jest już dostępny w wersji do słuchania, pojawi się dosłownie za kilka dni. Ten artykuł jest z kolei o najpopularniejszych błędach, które często popełniamy właśnie podczas planowania roku, więc zachęcam Cię gorąco, żeby również po ten drugi artykuł o planowaniu tutaj zajrzeć. Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jakie tematy powinnam poruszyć w przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, że dotrwałaś ze mną do końca i życzę Ci owocnego nowego roku w Twoim salonie.